Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Maciej Sadlok, po premierze gorącej Ruchu tutaj na Stadionie Śląskim. Jakie odczucia tak na gorąco po tym remisie? Odczucia, no dość taki gorący mecz, szczególnie w końcówce. Trochę mamy do siebie żal, przede wszystkim za początek meczu, bo szybko bramka wpadła. Podnieśliśmy się, niestety dostaliśmy do przerwy, co jest chyba najgorsze, co może być, dostać bramkę do szatni. Ale jednak daliśmy radę, podnieśliśmy się, potem mieliśmy również jeszcze swoje jakieś okazje. Cóż, czekamy dalej na zwycięstwo. Nie przyjechał dzisiaj byle kto, natomiast nie zabrakło walki, determinacji. Więc to jest ważne i cóż, no idziemy dalej. Dziękujemy kibicom za tak liczne przybycie tutaj, bo była piękna atmosfera. Po raz kolejny pokazali, jak są wielcy. Tak jak wcześniej wspomniałem, tylko razem możemy dać radę ciągnąć to do góry. Co poczułeś, gdy ta trybuna zachodnia wypełniona skandowała twoje nazwisko, gdy odebrałeś od zarządu, to gdy cię uhonorowano za te 350 występów w Ekstraklasie? No piękna sprawa, no jak się takie coś słyszy, no to wiadomo, ciarki przechodzą i człowiek ma dodatkowego kopa jeszcze i czuje, że to wszystko ma sens. Dziękuję bardzo za te słowa, za tak liczną grupę, że wyskandowała moje nazwisko. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. Gdy wychodziliście na boisko tutaj, rozgrzewka to jedno, a potem jak wychodziliście już na mecz, gdy ten hymn było słychać, no to co w głowie się działo wtedy? No bo nie wierzę, że to nie zrobiło wrażenia, że trochę aż tchu w piersiach nie brakło. Robi, oczywiście, że robi wrażenie i człowiek cały aż drży, natomiast musi po prostu jak najszybciej nad tym zapanować, bo to są tak ogromne emocje, ale szybko to trzeba przestawić i już się skupić na grze, na boisku, na tym, co jest najważniejsze, tak aby właśnie no podziękować za ten doping swoją dobrą grą. Będzie się ten dzień pewnie pamiętać. Na pewno tak. Myślę, że każdy z nas tutaj, zawodników, czy nasze rodziny, czy kibice tutaj, zapamiętają ten dzień, że Ruch znowu wrócił na Stadion Śląski, także wielkie święto. Połowiczne, bo nie wygrana, ale patrzymy dalej do góry i wierzymy dalej. Tak słówko jeszcze o meczu, o grze. Chciałeś zabrać Szczepkowi tego drugiego karnego, no bo on został tak znokautowany przez bramkarza Śląska, że można było się zastanawiać, czy on powinien go egzekwować. Nie, absolutnie nie chciałem brać Szczepkowi karnego, ja tylko podbiegłem bardzo szybko do niego, bo widziałem, jak w pierwszym momencie wyglądał i nie wyglądał najlepiej. Natomiast otrząsnął się szybko, spytałem tylko, czy jest gotowy, żeby uderzyć, bo jest to ważny bardzo moment. Kiwnął głową, że jest okej, więc tylko życzyłem powodzenia i świetnie uderzył karnego, dlatego super sprawa, że Daniel strzelił dwie bramki i nie pnie się dalej, bo to jest dla niego bardzo ważne. Tak w trzech słowach, czujesz, że te przenosiny na Śląski, to co się tu działo, że to może być dla Ruchu takie nowe otwarcie? Sami to trochę wspominaliśmy. Mówiliśmy też o tym, że niech to jest właśnie nowe otwarcie. Niech zmarzmy to, co było dotychczas, bo czasami trzeba odciąć grubą kreską, co było złego i zacząć budować coś od nowa. No tak się wydaje, że to wierzymy, że to będzie to nowe otwarcie. Dzięki i czekamy na Poznań. Dziękuję bardzo. Time out, ride out, you can let him.